Dzisiaj zagramy w GeoGuessr w prawdziwym życiu. Każdy z nas zostanie wywieziony na ślepo w losowe miejsce w Polsce, po czym w ciągu 10 minut będzie musiał dowiedzieć się i zaznaczyć na mapie, w którym miejscu się znajduje. Ten, kto będzie najbliżej miejsca startowego w swojej lokalizacji, wygrywa. Są ludzie, którzy z łatwością zgadują dokładną lokalizację, na przykład tylko po ziemi. Ale żeby zobrazować wam nasze umiejętności, najpierw zrobimy krótki trening w GeoGuessr na komputerze. A jeśli sami chcecie przetestować swoje umiejętności, to zapraszamy was serdecznie, bo gra jest darmowa. Okej, dobra, płot. O, Polska! Czarny, ten płot drewniany. Nie, na pewno nie jest Polska, ale moim zdaniem to jest Słowacja. Ja bym celował w Stany Zjednoczone. Dlaczego? Są Stany i są, duże są Stany Zjednoczone. Ja Słowacja. No. Czemu Słowacja? Bo są góry? No. Ile mam? Tu mamy ograniczone ruchy. A nie, ej, tu mamy czas. Ja nie mogę, mamy minutę. To jest chmiel. Winogron. I jęczmień. Dobra, to na pewno jest Europa, nie? Albo Azerbejdżan. Nie. Mają prąd. Dobra, nie mamy czasu na to, dawaj dalej. Dawaj 30 sekund. Dobra, dawaj, no szybko lecimy, no lecę. No jakiś lecę. Znak. Patrzcie, jakie to są doliny. No. Kolumbia. Dobra. Dawaj. Nie, dawaj na Europę i dawaj tu gdzieś. Już tu. Czyli nie zgadliśmy. Nie. Oczywiście to mógł być przypadek, dlatego zagraliśmy jeszcze raz. To jest Tajwan. Nie, Japonia. To jest Tajwan. Mówiłem, że Japonia. Ja mówiłem od początku, że to jest Japonia, a ty mówiłeś... I jeszcze raz. Turcja, ty. To nadal mógł być przypadek, chociaż w następnych rundach nadal nie zgadliśmy ani jednego miejsca. Ewidentnie potrzebowaliśmy co nieco się nauczyć, żeby lepiej zgadywać lokalizację, zanim wyruszymy w teren. I tu z pomocą przyszedł Graf, jeden z najlepszych graczy GeoGuessera w Polsce. Hersanioki? Mega dzikie kliknięcie, ale klikam gdzieś tutaj. Karelia. Myślę, że to może być zachodnia Australia z takim kolorem ziemi. Tak, dobra, to jest Meksyk? Yo! No i dodatkowo odegra ważną rolę w dalszej części filmu, ale o tym później. Ja zacząłem grać w GeoGuessera dobre ponad 5 lat temu, ale bardziej się w niego wciągnąłem około 2 lata temu, kiedy gra naprawdę dostała dużo nowych trybów, dostaje ciągle nowe tryby i dzisiaj mam nadzieję, że kilka z tych trybów spróbujemy. Ty byś siebie dał w topce totalnej, czy...? Powiem ci tak, szczególnie po pojechaniu na Mistrzostwa Świata i ja miałem możliwość rozmawiania z tymi wszystkimi graczami. Załóżmy, jak jest Challenger w LoLu, to w GeoGuessera jest Champion. Ja jestem tym Championem. Najpierw postanowiliśmy zmierzyć się z Grafem w pojedynku. My będziemy mogli się poruszać, żeby znaleźć jakieś poszlaki, a on będzie musiał zgadywać z miejsca startowego bez poruszania się. Jest nas trzech, każdy ma swoją wiedzę, wykorzystajmy to. Dobra, współpracujmy. O, leci nam, już zgadza. Leci, dobra, leci. dobra. Jakiś... Cyrlica, to tak, to może być Rosja, Białoruś, Rosja. Tajwan, dawaj, dobra, mamy jakąś ciężarówkę. Dobra, no, strzelamy w Rosję. Gdzieś bliżej za osiedlenia, nie? Tak, no. Gdzieś tutaj. Okej. Okay. Yo! To jest bardzo ciekawe. Ja myślałem, że jesteśmy na Ukrainie, ponieważ było M jak miasto, a nie jak gorod. W pierwszej rundzie trafiliśmy bliżej niż Graf i nie da się ukryć, mocno nas to podbudowało. Po pierwsze, była jedna żółta blacha, w Luksemburgu są żółte. A po drugie, Moseland to jest taki rejon w Niemczech, a było Moselstrasse. Kliknąłem za bardzo na wschód. Ogólnie góry w Kanadzie to zachód, ale drzewa były bardzo niskie i droga była żwirowa, co jest bardzo północną rzeczą. Ojajaj. To była Kanada, bo ten dziwny język to francuski. No właśnie. Coś nie grało. Kanada francuska. W Quebecu tak. Po francusku się mówi. No dobra, no. Wygrałeś. A ty postać można jakoś... Jak się zmienia tą postać? Bo my mamy jakiegoś tego... Tak. Kasztanka. Wiecie co, możecie nawet zrobić taki segway, że o Graf, masz ty ten czapkę, my wyglądamy jak kasztanek. I... A zróbmy tak, taką mega przerysowaną reakcję. Na... Nie. Skąd ty masz taką czapkę? Okulary polskie na Mistrzostwa Świata były z różnych państw i dostałem okulary. Polska górą. Musicie sobie zmienić w profilu. Macie w górnym prawym rogu ten profil i tam edit avatar możecie zrobić. Yo, możemy sobie wybrać stary normalnie koszulkę taką, taką z długim rękawem. Trochę czasu nam to zajęło, bo jest tam sporo rzeczy, ale możecie zgadywać, kogo chcieliśmy stworzyć. Zachęcamy was do dodawania nas jako znajomych, jeśli chcecie się kiedyś zmierzyć, albo po prostu dodać nas do znajomych. A jak w ogóle przyswoiłeś te wszystkie informacje? Często jest tak, że grasz i zauważasz coś i zaczynasz towarzyszać to z danym państwem. Na przykład widzisz, że więcej brzus jest na przykład w Skandynawii. Okej, okay, a jeśli chodzi o Polskę, jak zgadnąć, gdzie w Polsce jesteś? Po czym? To się nazywa w GeoGuessrze region guess, czyli zgadywanie rejonu dosłownie. W Stanach widać, czy jesteście na pustyni, czy macie powiedzmy, nie wiem, góry. W Polsce jest to bardzo trudne. Polska
oprócz południa, gdzie są góry, wygląda praktycznie tak samo wszędzie, jeżeli nie jesteście w tym terenie zabudowanym. Więc skoro mieliśmy rywalizować między sobą w prawdziwym życiu i przy tym zgadywać, gdzie w Polsce jesteśmy, musieliśmy się jeszcze trochę podszkolić i Graf zaproponował nam zagranie jeszcze jednej mapy. Możemy zagrać w mapę, gdzie jest Polska, ale tylko starówki, czyli zawsze będziecie mieli informacje na zamiast. Lec, górny main, nie? Było. Gdzie? Koło krakowskie. Kraków, ulica Józefa. Dawaj, Kraków, lecimy ulica Kraków, Józefa. A teraz gdzie mamy ulicę Józefa? Józefa! Dawaj, klikaj. Klasa. Ja pierniczę. Kurde, i tak był bliżej. Zobaczyłem Instagrama, coś tam Kazimierz. Nawet nie wiedziałem, że to Kraków, ale Kazimierz wiem, gdzie jest. O, i tutaj właśnie jest magia Polski taka, że ja bez ruszania za cholerę nie wiem, gdzie jestem. No ja też, ale pewnie z ruszaniem. Czyli mamy szansę, dawaj, ruszaj się na nie. Dobra. Macie szansę, dobra. Czyli muszę kliknąć byle gdzie jak najszybciej. Znajdźmy cokolwiek, już 20 sekund zostało, a ja nie mam żadnego pojęcia. Nic. Mamy Polska B. 5 sekund. Dobra, dawaj, jesteśmy. Daję gdzieś tu. Ej. Nieźle. Pod koniec jak wyjechałem po kliknięciu, to właśnie mi leciało takim świętokrzyskim lubelskim. Ale... My strzeliliśmy. Dobra, ja wiem. Ja wiem, gdzie to jest. To jest tutaj. Dawaj, od razu strzelaj, zaznaczaj. To. Jest taka zasada, jak są rozb***ne budynki, to się klika na Legnicę. Aj. A daliśmy na Łódź właśnie. Było tak blisko. Dobra, dobrze. Gramy jeszcze raz. Było blisko. Jeszcze raz to samo? Tak. Wkręciliśmy się trochę i zagraliśmy jeszcze parę gierek. No dobra, parę to za małe słowo. Ale z całą zdobytą do tej pory wiedzą, w końcu przyszła pora na naszą rywalizację w GeoGuessr w prawdziwym życiu. Tak jak wspominaliśmy, każdy z nas zostanie wywieziony na ślepo w losowe miejsce w Polsce i będzie musiał zgadnąć, gdzie się znajduje w ciągu 10 minut. Ten, kto zgadnie bliżej, wygrywa. Do dyspozycji mamy tylko mapę papierową i tą w telefonie, ale z wyłączoną lokalizacją, więc będziemy musieli szukać jakichkolwiek poszlak. Gdy po 5 minutach nie odgadniemy miejsca, możemy wykonać tajemnicze zadanie przygotowane przez pozostałą dwójkę. No ból niesamowity ogólnie. Daniel powiedział, że nie chciałby nigdy w życiu tego robić. Po którego wykonaniu możemy zadzwonić do Grafa, który pomoże nam odgadnąć, gdzie jesteśmy. Jako pierwszy zaczyna Karol, bo dla Bartka przygotowaliśmy coś specjalnego i musi być ostatni. Uwierzcie, warto to zobaczyć. Gdzie są moje okulary? Mam je. Żeby ktoś je wziął, nie? Mam je! Żeby się nie rozwaliły. Wziął ktoś moje okulary? Tak, mamy twoje okulary. Nie wiem, nie słyszę, także... Patrz, to oznacza, że je wziąłem. Dotykasz okulary. Mnie. Tak. Ale... To oznacza, Karol, że wziąłem okulary, głuptasku. Czy są tu gdzieś moje okulary? Dobra, Karol, czas start. Ale jasno, poczekaj. Ja mam pewne podejrzenia, że mnie nie wywożą gdzieś daleko, ale tak, żebym absolutnie nie wiedział, gdzie jestem. I wydaje mi się, że nie jechaliśmy też wybitnie długo. Tam są jakieś znaki. To bym do tych znaków poszedł, tam są jakieś nazwy, nie? Napisiki. Wydaje mi się, że tam będzie znak miejscowości. Ty! Chodź to! Coś to widzisz? Widzę. Celipowa 34A. O, ława, w takim razie ja wiem, gdzie jestem. Znaczy, się, bo, wiesz, my graliśmy, szukaliśmy po takich tych, nie? Szczególnie w Polsce, żeby jakiś adres był. Ale czasami się zdarzyło, że to nie dotyczyło tego miejsca. No właśnie, że gdzie są? Ja uważam, że to jest to... Gdzie jest Oława? Na pewno już kiedyś w życiu przejeżdżałem przez Oławę. Jest tylko Wrocławia, jest. Ale myślę, że zadanie i tak wykonam, żeby się upewnić. Tylko najpierw znajdę to ile miejsce. Ile ci czasu zostało? Czasu? Już mogę wykonywać zadanie. Dobra, nie znajdę jej. Tu jest jakaś sosnowa, to może będzie koło tych leśnych jakiś. Zapisuję na razie ten strzał. Dobra, robię wyzwanie. Nie no. Sobie, którą chcesz. Ale mogę, nie połykam tego, nie? Przeżuj. Bez sensu, wypluj. Dobra. 5. Ale to jest w ogóle... 3, dobra, już możesz. 2, 1. Dzwonisz do Grafa. Gdzie jest Discord? Halo, Graf. Zjadłem papryczkę, nie wiem, czy mnie zrozumiesz. No w sumie chciałem ci powiedzieć, że pierwszą lokalizację zgadłem, bo jestem przy adresie. Także w sumie to chciałem ci podziękować za te wszystkie porady. Wydaje mi się, że dzięki nim wygram. No dobra, bo mam 20 sekund, także dzięki serdeczne, jeszcze chłopaki będą później się z tobą dzwaniali. Koniec, ja mam swój strzał. Koniec. Stopuję. Masz, zjedz sobie. Jogurcik. Kochani moi, daliśmy mu prostsze miejsce. Jak Karol nie wygrywa, ten się później obraża i nie chce nagrywać odcinek. Nie żyję. Lecimy do następnego miejsca. Daj zbliżenie na Karola. No już użyła. Filip, proszę, tylko nie zepsuj mi samochodu. Co to było? Jak się jeździ kiją? Ciężko. A ile mamy do celu? 153 godzin.
Masz mapę do ręki. Masz telefon do drugiej. I możesz już ściągać, a ja ci kliknę start, dobra? Dobra, dobra. Start, start. Ej, ale ładne miejsce. Wow. Dobra, mamy 9 minut 42 sekundy. Dobra, biegniemy teraz, żeby znaleźć jakiekolwiek wskazówki, które mogłyby pomóc w... O, na przykład tam w czasie. Musi być tutaj jakiś, jakaś nazwa miejscowości. Kameraman biegnie. Jelenia Góra. Mamy Jelenią Górę. Jeżów Sudecki Grunau. Muszę znaleźć gdzieś na mapie. Jeżów, jakiś Jeżów, Jeżów. Śmaraczyce, Mysłakowice. Kurde, ciężko znaleźć ten Jeżów, powiem wam. O! Ha. Dokładnie wiem, gdzie jesteśmy. Jestem pewny, ale jakie jest to wyzwanie? Generalnie? Musisz to wypić. Co to jest? No, nie powiemy ci teraz. Zdradźcie tak delikatnie, tylko to mi powiedzcie. To jest nic obrzydliwego specjalnie. 4 minuty 20 sekund, pamiętaj. Dobra, i takie rzeczy się piło. To była kawa z Karoliną Reaper. Ooo! Dzwonisz do grafa, zadzwonić. Chcesz dzwonić do niego czy nie? Dzwoń, niech powie gdzie jesteś, czy masz rację. Może nie masz racji, bo są może znacznie takie miejsca. W dupie. Dzwonisz czy nie do grafa, 3 minuty. A weź zadzwonię, pogadam. I niech ten, i niech powie ci gdzie jesteś. Dobre było? Pyszne. Siema, dzwonię, żebyś powiedział, że wiem, gdzie jestem. Ale jestem ciekawy, czy ty byś odgadł, patrząc na krajobraz. Niepotrzebny jestem kompletnie, ale ładny krajobraz. Mamy tutaj tak, Aeroklub, Jeleniogórski. A ty byś zgadł? Tak, no właśnie na mapę sobie odpaliłem i widzę, jakieś tam lotniska są. Na północy to będzie o wiele. Jezus Maria, najgorsze uczucie, a tak nie lubię ostrego. Dobra, dawaj, musisz zaznaczyć. Miejsce startowe, pamiętaj. Jest. Obrzydliwstwo, naprawdę. To jeszcze tak smakowało okropnie. Wiem już, gdzie jestem. Dzięki wielkie, Graf. Trzymaj się, do zobaczenia. Ej, dobra, ale no zaznaczyłem. Widzimy się u Barteczka. Ale tak jak wam wcześniej mówiliśmy, dla Bartka przygotowaliśmy coś specjalnego. Pierwsze, co musicie wiedzieć, to że Bartek jest dość wybuchowy i że jutro z samego rana ma lot na Maltę. Wiedzieliśmy, że musimy skończyć wcześniej nagrywać, żeby mógł zdążyć wszystko zrobić, bo bardzo się śpieszył. Ale postanowiliśmy go troszkę sprankować. Niczego się nie domyśla i myśli, że nagrywamy po prostu jego część filmu, bo wywieźliśmy go tak jak każdego z nas i zaprowadziliśmy w głąb lasu, żeby nie mógł nic znaleźć. Pod pretekstem wzięcia baterii do aparatu powiedzieliśmy mu, że jej zapomnieliśmy i musimy skoczyć do auta, a tak naprawdę zostawiliśmy go tam z Filipem i zadzwoniliśmy z auta, żeby wyjawić mu całą prawdę. Bartek może zaczynać, niech ściągnie opaskę. Tak. A gdzie moje okulary? Okulary. Jeszcze bardziej sterwuję. Ja mam jego okulary, zapomniałem mu dać. No to ja nic nie widzę, k***a, p***y. Bartek, twoje zadanie zaczyna się w ogóle już od teraz, bo ty masz inne zadanie. Mhm. Musisz... wrócić do Wrocławia. A cały prank polega na tym, że wcale nie będzie musiał nigdzie wracać. Wiedzieliśmy, że mu się śpieszy i nie moglibyśmy mu tego zrobić, z tym, że on jeszcze tego nie wie. Serio? Serio. Tylko musi się śpieszyć, bo już jest 16. Ogólnie przedstawiliśmy Bartkowi też godzinę w telefonie. Ej nie, no to jest skurczysyństwo, nie? Serio, zabrać mi okulary. Trzeba było oglądać telewizję z bliska? Jutro mam lot, jeszcze muszę pojechać kupić jedną rzecz, której już dzisiaj nie kupię, bo sobie wymyślili, że muszę wrócić z buta. Co to? Co za tereny? Co to jest? Gdzie my jesteśmy? I jeszcze, żeby było najzabawniej, to mam 12% w telefonie. Nie mogę na lokalizacji zobaczyć, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, kto wpadł na ten durny pomysł, ale dlaczego mi to zrobili? Wiedzą, że ja jutro lecę na Maltę o 6. Nie, to są głąby, to są porąby. Tak szczerze, to jesteście największymi pałami. Wiecie, że mam lot jutro o 6.30, a mnie wysyłacie gdzieś. Ja jestem w jakichś górach, gościu. I szafa gra dla was, jest zajebiście, mam wrócić do Wrocławia. Jeszcze okularów nie mam, stary. Ja widzę, stary, tak, drzewo i każdy jest takie same. Ty musisz podbiegać bliżej. A muszę podbiegać, dobra, wykastruję cię, nie? Przecież tu jest lot. Dom. Tak, to jest dom? To są domy. Tak, to są domy. Dobra, jaka jest rejestracja? Bałcie. DW. To mam jakby przed sobą, teren górzysty i to mam za sobą. Tablice są DW normalnie, DW i DWR. Jak masz głównie blachy DW, DWR, to jesteś pod Wrockiem, na jakichś obrzeżach. A to co tu robią góry? Na zachód od Wrocka są jakieś doliny, a ze środku doliny wygląda normalna ziemia jak góry. Nic innego nie ma, żadnego opisu. Nie, no w sensie nie mam okularów, ja nic nie widzę. No ale no dobra, ważne, że koło Wrocławia. Dziękuję śliczne, jak jeszcze będę czegoś potrzebował, to zadzwonię. Trzymaj się. Zazwyczaj go powiedzieć, że jednak autostopem mieszka do piechoty. Ja mam 8% w telefonie. Dobra, to szybki komunikat, bo dowiedzieliśmy się, że zdobyłeś już pewne informacje. Decyzja została podjęta taka, że jednak nie możesz używać autostopa, tylko nóg używać. Nóg używać? Nie, w dupie was mam.
Okay. Ale to szczerze, to myślę, że już jest dobry czas. Bo już weźli gdzieś na jakąś ulicę. To jedziemy, panie. Zero autostopa, bo zdobyłem jakieś informacje. Co za w ogóle fiuty? Przejedziemy. Co to jest? Kia Pride? Nie, jakieś gówno. Kia Pride. To oni znowu? Dobra, niech mi okulary dadzą chociaż. Dajcie okulary, okulary! No dobra, to jest moja jedyna staryzeta. Czemu mi okularów nie dali, no? Serio, to są takie s**ki jebane. Już nawet nie będę się trzymał za język, nie? Są k**wa psy. Daj mi okulary, dajcie mi okulary. It's a prank, bro. To i co prank, że topaliśmy. Ze ślen, że mam wrócić, tak was nawyzywałem. Nigdzie nie muszę wracać, ale będę do domu. Złamane. Ale nie jesteś zły. Jestem strasznie stary zły. Najbardziej na to jestem zły. W momencie, jak mi już minęliście, ja mówię, to dajcie mi chociaż te okulary. Już mogę wracać z buta, nie? Ale dajcie mi te okulary, aby... O, Barteczku, razem z Karolem chcielibyśmy postawić ci jedzenie w ramach rekompensaty za to. W porządku, chłopaki, nie jestem obrażony. Przepraszam za wyzwiska, które padły na tę stronę.